Na nowy rok szkolny z ciekawą ofertą skierowaną dla dzieci i młodzieży startuje Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Razem z nami pani Beata Trybuła. Pani Beatko, co ciekawego przygotowaliście dla dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym? Już od września ruszamy z nową ofertą edukacyjną, z nowymi programami do wystaw, które dopiero się zaczną, ale też które aktualnie mamy do dyspozycji zwiedzających. W naszej głównej siedzibie, czyli na Sandomierskiej 1, proponujemy lekcje muzealne i warsztaty do wystaw czasowych Chorodyńscy 80 lat po zbrodni oraz wystawy, która opowiada o wycinance lasowiackiej. To są takie regionalne, nasze, lokalne tematy i bardzo serdecznie zachęcam do skorzystania, bo to jest niepowtarzalna okazja. Czyli rodzice mogą zapisywać swoje pociechy na tego typu zajęcia? Takie zajęcia dla indywidualnych odbiorców prowadzimy okazyjnie podczas rodzinnych niedziel i takowe się odbędą we wrześniu, ale też od czasu do czasu czwartkowe popołudnia również są dedykowane tym pojedynczym, indywidualnym osobom, które są zainteresowane, a przede wszystkim również dla grup szkolnych. Ciekawą ofertę przygotowała też Galeria Alfonsa Karpińskiego. Mam tu na myśli Szkołę Malarstwa i Rysunku. Czy można się zapisywać do takiej szkoły? Tak, już niebawem będzie ruszał nabór. Ruszamy jesienią z nową odsłoną. Jest to już nasza tradycja i mamy grono zainteresowanych. Natomiast czekamy też na nowych adeptów sztuk plastycznych. No właśnie, a jak się sprawdza Szkoła Rysunku i Malarstwa? Bo to już kilka lat jak działacie. Tak, to już kolejny rok, kiedy Szkoła Rysunku będzie zachęcała do udziału w zajęciach. Mamy bardzo utalentowanych uczestników zajęć. Najlepszym dowodem jakby sukcesu Szkoły Rysunku i Malarstwa Karpiński są warsztaty wakacyjne, gdzie można podpatrzeć działania i po prostu talent, który przelewają na papier i na płótno uczestnicy zajęć. Dzieci i młodzież mogą również korzystać z ciekawego projektu Przystanki naszej historii. Proszę nam powiedzieć, na czym to polega? Tak, jest to nowość, z którą ruszamy w teren już jesienią. Już w tej chwili odbiorcy, mieszkańcy miasta, ale nie tylko, mogą korzystać z mobilnej aplikacji. Można ją pobrać z naszej strony internetowej, natomiast jesienią, właściwie już we wrześniu, będzie można wziąć udział w zajęciach dedykowanych i przygotowanych właśnie pod ten wielki projekt. Będzie to cykl lekcji, warsztatów, a przede wszystkim wycieczek w plenerze, które będą opowiadać historię Rozwadowa, Charzewic oraz Pława i będą poświęcone szczególnie konkretnym miejscom, budynkom, zabytkom naszego regionu. Czyli cała masa różnych propozycji, które edukują młodzież i dzieci o naszym regionie, o regionie lasowiackim. Tak, i myślę, że to jest bardzo warte uwagi, ponieważ w szkołach edukacja regionalna dzisiaj właściwie jest bardzo słabo reprezentowana na lekcjach, więc my uzupełniamy te nisze i zachęcamy, bo warto znać historię miejsca, w którym się żyje, w którym się uczy i pracuje. A do kogo powinni się zgłaszać rodzice, żeby zapisywać swoje dzieci na różnego rodzaju zajęcia, lekcje edukacyjne w waszym muzeum? Zapraszam do kontaktu telefonicznego, można też przyjść osobiście. Numery telefonów są na naszej stronie internetowej i tutaj proszę szukać sobie numerów do Muzeum Regionalnego i wszelkie informacje będą udzielane o terminach i ewentualnie odsyłani będą zainteresowani do właściwych osób, które udzielą bądź zapiszą już na konkretne zajęcia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Zachęcamy zatem do zapisywania najmłodszych, a także młodzież na zajęcia do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję i zapraszamy do muzeum.